Dzień dobry, witam Państwa. Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia to to, że dostaliśmy zwrot z dotacji z Unii Europejskiej na termomodernizację Urzędu Miasta, która została wykonana bagatela już 3 lata temu, ale mamy wreszcie te pieniądze upragnione. Na pewno nam się przydadzą, uwzględnialiśmy je w każdym razie w naszym budżecie. A propos budżetu, w najbliższych 2 dniach zwołamy sesję Rady Miasta, która odbędzie się najprawdopodobniej 25. Sesja budżetowa, czyli najważniejsza sesja w roku. Właśnie od tej sesji, od budżetu będą zależały nasze przyszłe inwestycje, takie jak tunel czy basen. Oczywiście rok jest bardzo trudny, dlatego Państwa prosimy i mobilizujemy do tego, by odprowadzać podatek dochodowy w naszym mieście. Dla tych, którzy nie dostali jeszcze karty na darmobus, na darmowy przejazd naszym środkiem komunikacji ząbkowskiej, zachęcamy, by również odprowadzali podatek. Teraz obowiązuje oczywiście kryterium meldunkowe, ale pracujemy na tym, by od 1 maja osoby odprowadzające podatek też były uwzględnione w tym projekcie. Zależy nam na naszym dochodach, na naszych dochodach, dzięki którym będziemy mogli rozwijać dalej komunikację miejską, ale również realizować inwestycje. Pozdrawiam serdecznie mojego